rok 2020 obfituje w ważne dla historii Polski rocznice. Jedną z nich jest 650. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich królów, Kazimierza Wielkiego. Mimo iż Kazimierz Wielki nie rezydował na Zamku Królewskim w Warszawie, to jednak we wnętrzach warszawskiej rezydencji królewskiej można odnaleźć liczne nawiązania do osoby króla, a także jego bogatej działalności na różnych polach. Z tej też okazji Zamek Królewski w Warszawie postanowił przygotować wystawę upamiętniającą władcę pod tytułem Umarł Król. Na wystawie zostaną zaprezentowane najcenniejsze dzieła sztuki, przede wszystkim fundacje artystyczne samego monarchy na rzecz kościołów i klasztorów, w tym jedno z najcenniejszych polskich dzieł sztuki, relikwiarz hermowy świętego Zygmunta, obecnie przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Na wystawie będzie można również zobaczyć monety wybite za panowania Kazimierza Wielkiego, dokumenty opatrzone jego pieczęcią, a także elementy uzbrojenia, które było w użyciu w XIV wieku. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, wieloletnim zwyczajem Zamku Królewskiego w Warszawie jest organizacja do wystaw czasowych cyklu wykładów towarzyszących. Obecny cykl nosi nazwę Kazimierz Wielki, odrodzenie państwa i zmierzch dynastii. Podczas tych wykładów polscy wybitni specjaliści będą dokonywać oceny bilansu panowania władcy. Wykład inauguracyjny poprowadzi profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Marzec. Temat dzisiejszego wykładu to władza w monarchii Kazimierza Wielkiego. Zapraszamy, panie profesorze, do przeprowadzenia wykładu. Dzień dobry państwu. Władza w monarchii Kazimierza Wielkiego to pojęcie, które może wydawać się dosyć oczywiste, ponieważ w Królestwie Polskim był król, no i skoro był król, to król rządził. Jednak sprawowanie władzy w średniowiecznym królestwie, mówiąc ogólnie w średniowiecznym królestwie, w średniowiecznym państwie, nawet jeżeli nie było ono królestwem, nie było takie proste, było dosyć skomplikowane, a przede wszystkim skomplikowaność dotyczy może nie samych panujących, którzy lepiej lub gorzej sobie z tym radzili, ale nas, historyków, którzy próbujemy tę władzę jakby zrozumieć, wgłębić się w jej meandry, wyjaśnić wszystkie związane z nią fakty, wątpliwości i opisać tę rzeczywistość, która miała miejsce kilkaset lat temu. Władza oczywiście w średniowieczu miała charakter złożony i prawdę powiedziawszy funkcjonowała na bardzo wielu różnych poziomach. Wiązało się to ze skomplikowaniem struktur społecznych i politycznych Europy Zachodniej, bo Europę Zachodnią mamy tutaj na myśli, czyli łaciński krąg kulturowy. I nawet ten łaciński krąg kulturowy, wydający się pewną jednością, był tak bardzo zróżnicowany, że trudno jest tutaj dla wszystkich czynników, elementów, uczestników życia ówczesnego politycznego i społecznego znaleźć jakiś wspólny mianownik, a przynajmniej w pewnych momentach ten mianownik się gubi. Władza w średniowiecznej Europie spoczywała przede wszystkim w dwóch centrach, można powiedzieć, życia politycznego, duchowego, ideowego, czyli w rękach cesarza i w rękach papieża. I te dwa silne ośrodki polityczne, kulturowo oddziałowujące na, można powiedzieć, wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka w średniowieczu, społeczeństw, państw, grup i tak dalej. Te dwa ośrodki ze sobą silnie rywalizowały, no jakby odciskając, ta rywalizacja odciskała silne piętno na rzeczywistości średniowiecznej Europy. Z punktu widzenia monarchii, XIV-wiecznej monarchii Kazimierza Wielkiego i jego ojca Władysława Łokietka, bo trudno rozdzielać do końca te dwa okresy w funkcjonowaniu Królestwa Polskiego, dla tego czasu kluczowe znaczenie mają przemiany, które miały miejsce w XIII wieku. A w XIII wieku doszło do wielkiego kryzysu cesarstwa, które w wieku XII, osiągając, zdaje się, pewne apogeum swoich wpływów, możliwości oddziaływania na średniowieczną Europę, w XIII wieku po
w spektakularnym okresie panowania jednego z takich najbardziej ciekawych i wybitnych władców Europy średniowiecznej, Fryderyka II, cesarstwo pogrążyło się w kryzysie, w tak zwanym Wielkim Bezkrólewiu, które spowodowało, że zabrakło silnego autorytetu w świecie łacińskim. Papiestwo nie było w stanie zająć miejsca cesarza w sposób tak skuteczny, jak to miało miejsce w przypadku silnych panujących cesarzy w poprzednich dziesięcioleciach. No i ta sytuacja zaczęła powodować, że monarchowie średniowiecznej Europy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, szczególnie ci, którzy dotychczas byli pod silniejszym wpływem władzy cesarskiej, czyli panujący na obszarze Rzeszy Niemieckiej, no i królowie czescy, a również piastowscy książęta, zaczynali, może nie w sposób spektakularny, ale w sposób faktyczny, zaczynali funkcjonować jako praktycznie niezależni władcy. Suwerenność w pojęciu naszym nie do końca przekłada się na to, jak funkcjonowała średniowieczna rzeczywistość polityczna, więc nie można tutaj dokonywać takiego prostego, anachronicznego porównania. Ale faktem jest, że to wyzwolenie, czyli w cudzysłowie pewnym można powiedzieć usamodzielnienie polityczne, wpływało też na przypływ pewnych ambicji. Dla polskich książąt piastowskich bardzo silnym wzorem w XIII wieku była monarchia czeska dynastii Przemyślidów, która już od przełomu wieku XII i XIII zaczynała cieszyć się koroną królewską, która mimo iż uzyskana w formie w gruncie rzeczy lenna ze strony właśnie Fryderyka, można powiedzieć, bardzo silną pozycję w Europie Środkowej i ich splendor, ich dworu, splendor ich sukcesów politycznych pod przede wszystkim w osobie Przemysła Ottokara II bardzo silnie oddziaływał na książąt piastowskich i nie można wykluczyć, że również z tego kierunku płynęły pewne impulsy jakby no, pobudzające co bardziej ambitnych książąt do zdobycia korony królewskiej. Inną sprawą było narastanie idei Królestwa Polskiego w intelektualnych kręgach na ziemiach polskich skupionych wokół stolic biskupii w Krakowie, w Poznaniu i Gnieźnie, ale również na Dolnym Śląsku w otoczeniu księcia Henryka IV Prawego, czy też z jego osobą sympatyzujący duchowni tworzyli pewne koncepcje ideowe, byśmy powiedzieli ideologiczne, mówiąc bardziej współczesnym językiem, które miałyby uzasadniać istnienie i trwałość Królestwa Polskiego. Tak czy inaczej, pojawienie się tej idei królewskiej wprowadzało w pewne nowum, można powiedzieć daleko idące nowum w relacjach przede wszystkim międzypiastowskich, ponieważ tak naprawdę o tym, jak ma wyglądać królestwo, my mówimy potocznie, że to było odrodzenie królestwa, że to było zjednoczenie państwa polskiego. A tak naprawdę chyba trzeba mówić o tym, że było to stworzenie królestwa. Było to stworzenie nowej rzeczywistości politycznej i przede wszystkim ustrojowej, której kształtu nikt do końca sobie nie potrafił wyobrazić, ani nie bardzo wiedział przez dłuższy okres czasu, jak to ma wyglądać, ponieważ nie bardzo było wiadomo, jaka ma być rola nowego monarchy w odniesieniu chociażby do innych książąt piastowskich, z czego miałaby wynikać dominująca pozycja króla. No, oprócz tego, że był pomazańcem Bożym, no to jednak praktyka wskazywałaby na to, że no, musiałoby dojść do jakiegoś porozumienia, musiałoby dojść do jakiegoś konsensusu, jak to się potocznie mówi, między licznymi przedstawicielami dynastii, z których większość, jak można się domniemywać, czy wszyscy musieliby uznać dominującą pozycję tego jednego. I to był problem, który wymyka się trochę naszym badaniom historycznym. My tak do końca nie wiemy, jak to funkcjonowało, czy być może ambicje królewskie były traktowane przez innych piastowskich książąt jako fanaberie pojedynczych książąt i nawet jeżeli zakładano, że może im się udać doprowadzić do takiej sytuacji, że któryś z nich zostanie królem, to nie znaczy, że ten tytuł królewski będzie odbierany jako zwierzchni w innych księstwach piastowskich. Dodatkowym problemem była dosyć duża nietrwałość pierwszych prób
koronacyjnych, bo takie przecież miały miejsce. Tutaj tylko w skrócie warto przypomnieć o przede wszystkim nieszczęsnym królu Przemyśle II z linii wielkopolskich Piastów, który po koronacji w roku 1295 po kilku miesiącach, po 10 miesiącach został zamordowany i całe jego panowanie się krótko skończyło. Krótkość tego panowania też spowodowała, czy powoduje, że my dzisiaj nawet nie wiemy, jak on był do końca odbierany przez innych książąt piastowskich, nawet jego najbliższego sojusznika, czy jednego z najbliższych sojuszników, którym był Władysław Łokietek. Kolejny król Polski, Wacław II Przemyślida, który, jeżeli można tak powiedzieć, no, przejął trochę przemocą, trochę sprytem, trochę wykorzystując właśnie, ale przede wszystkim wykorzystując ten brak jasnej koncepcji monarchii wśród Piastów i na ziemiach polskich, przejął władzę skutecznie obejmując i kontrolując właściwie duże obszary ziem polskich przez całą Małopolskę aż po przez ziemię sieradzką, łęczycką, Kujawy oraz Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, które na tej mapie już jest przedstawione jako obszar, który został zajęty przez zakon krzyżacki. Wacław II jednak koronował się na tego króla w Gnieźnie i z całego jego panowania trudno znaleźć ślady, które by pokazywały jednoznacznie, że traktował wszystkie kontrolowane przez siebie obszary jako jedno królestwo. Tytułował się królem Polski, a cała jego uwaga polityczna skupiona została potem na Królestwie Węgierskim, o które walczył, a zresztą zmarł niebawem, bo w 1305 roku. I całe to zamieszanie, które związane jest z, można powiedzieć, z tymi początkami Królestwa Polskiego, obrazuje tak naprawdę brak jakiegoś pomysłu, który byłby rzeczywiście dał się ubrać w jakiś systemowy model, według którego to królestwo było budowane. W roku 1305 roku do Krakowa i w ogóle na ziemię polskie wraca książę Władysław Łokietek i od tego czasu rozpoczyna się, jeżeli można tak powiedzieć, pewna konsekwentna akcja scalania ziem polskich w rękach jednego władcy z dążeniem do koronacji królewskiej. To przebiegało długo, ponieważ Łokietek tak naprawdę 15 lat toczył różnego rodzaju polityczne boje i działania po to, żeby wreszcie w styczniu 1320 roku koronować się w Krakowie na króla Polski, dysponując w tym momencie koronacji Małopolską, ziemiami łęczycką, sieradzką, Kujawami oraz kawałkami właściwie, znaczy przepraszam, Wielkopolską, którą udało mu się w 1314 roku odzyskać z rąk książąt głogowskich, którzy tutaj jeszcze po śmierci swojego ojca pełnili przez kilka lat władzę. Pomorze Gdańskie stracił wcześniej na rzecz zakonu krzyżackiego i ten twór, można powiedzieć, terytorialny, który obejmował tylko część ziem piastowskich, z których oczywiście dwie miały kluczowe znaczenie, czyli Wielkopolska oraz Małopolska, stanowiły podstawowy korpus Królestwa Polskiego, odrodzonego w 1320 roku, czy też skonstruowanego w 1320 roku. Jak Łokietek ułożył sobie relacje z innymi książętami piastowskimi, a przede wszystkim z książętami ze swojej, można powiedzieć, kujawskiej linii piastowskiej, bo tych linii przecież było wiele, śląska, mazowiecka, kujawska, wielkopolska, nawet krótko istniejąca małopolska. Łokietek wywodzonych kujawskich, oprócz siebie w trakcie jego koronacji było jeszcze kilku książąt, którzy byli jego bliskimi, stosunkowo krewnymi. My nie wiemy, chociaż wskazuje to jego zachowanie i można powiedzieć działalność jeszcze przedkoronacyjna, ale również pokoronacyjna i potem działalność Kazimierza Wielkiego, kiedy przenosił tych swoich krewniaków sieradzko-łęczycko-kujawskich z różnych części wewnątrz królestwa, w których rządził, zamieniał się z nimi poszczególnymi obszarami, tak aby było to dla króla najkorzystniejsze, wskazuje, że oni uznawali zwierzchność
króla polskiego i chyba nie mieli wątpliwości co do tego, że on ma prawo zabierać, można powiedzieć, głos w sprawie, we wszystkich sprawach, które dotyczą ziem Królestwa Polskiego. To wszystko, proszę Państwa, miało ogromne znaczenie dla całego przebiegu panowania Kazimierza Wielkiego, ponieważ on przejął władzę w roku 1333 i było to przejęcie władzy w królestwie, które już istniało od 13 lat i mimo różnych zawirowań pod panowaniem Łokietka, które miały miejsce, to królestwo, w którym zaczynał panować Kazimierz Wielki, było już tworem względnie ustabilizowanym i przede wszystkim tworem politycznym, które to państwo było tak czy inaczej uznane na arenie międzynarodowej, jak to się dzisiaj mówi. Chociaż przed królem stał najważniejszy, jeżeli można tak powiedzieć, problem, czyli przed królem Kazimierzem, czyli zachowanie jedności państwa i zachowanie, można powiedzieć, pełnej jego w tym państwie władzy. I to związane było z, można powiedzieć, z takim ostatnim etapem w kształtowaniu się samego Królestwa Polskiego, etapem, którym było utwierdzenie się króla Kazimierza w prawach do korony polskiej. To się może wydawać dziwne, że skoro przejął władzę po swoim ojcu, Władysławie Łokietku, i ta władza nie była kwestionowana, koronacja nastąpiła, Władysław Łokietek umarł na samym początku marca 1333 roku, w końcu kwietnia Kazimierz Wielki już był koronowanym królem Polski. Nie było wątpliwości, że on ma być królem, nie ma śladów wskazujących na to, że byłyby jakieś zakusy innego kandydata. Natomiast to jest dość pozorne, ponieważ cały czas, przez cały okres panowania Władysława Łokietka i początków samych panowania Kazimierza Wielkiego, był jeden monarcha europejski o dosyć silnej pozycji i niebezpieczny bardzo, który stale uważał się za prawdziwego króla Polski, a w każdym razie uważał się za tego monarchę, któremu prawa do korony polskiej przysługują. I tym królem był król czeski, oczywiście Jan Luksemburski, który po objęciu władzy w Czechach przejął tym samym wszystkie tytuły prawne, które królowie czescy sobie przypisywali, słusznie lub niesłusznie, tutaj nie rozstrzygamy tego, a tytuły królów czeskich do korony polskiej były dosyć mocne. Luksemburski również uważał się za króla Polski. No i ten problem, jakby, który Kazimierz Wielki musiał rozstrzygnąć, musiał rozwiązać na samym początku swojego panowania, był problemem kluczowym po to, żeby mógł w ogóle zacząć panowanie, racjonalne, sensowne i perspektywiczne panowanie nad Królestwem Polskim. I problem ten rozwiązany został w 1335 roku na słynnym zjeździe dwukrotnym, można powiedzieć dwuetapowym, na zjeździe w Tręczynie i potem zjeździe w Wyszehradzie, gdzie Kazimierz Wielki skutecznie jakby odebrał królowi czeskiemu jego prawa do korony polskiej, a odebranie to polegało oczywiście nie na żadnym siłowym rozwiązaniu, ale na wynegocjowaniu warunków zrzeczenia się przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego pretensji do korony polskiej. Ceną było ustąpienie, pierwotną ceną było ustąpienie Kazimierza Wielkiego z pretensji do zwierzchności, czy też do wysuwania, rezygnacja z wysuwania jakichkolwiek pretensji do zwierzchności nad księstwami piastowskimi na Śląsku. To było bardzo ważne dla króla czeskiego, który umacniał coraz bardziej w czasie swoje wpływy nad książętami śląskimi. No, Kazimierz Wielki się na to na początku nie zgodził, ponieważ to była sprawa, można powiedzieć, takiej subtelnych, a może też, może nawet nie do końca subtelnych, co zdecydowanych negocjacji dyplomatycznych, i ostatecznie król czeski zgodził się na ustąpienie spraw do korony polskiej, nie uzyskując od króla polskiego jasnej deklaracji w sprawie księstw śląskich, natomiast zgadzając się na to, żeby król polski zapłacił Janowi Luksemburskiemu, czyli królowi czeskiemu, pokaźną sumę
tych słynnych 20 tysięcy kop groszy praskich, które to pieniądze miały zadośćuczynić pretensjom czeskim. Wydarzeniu, dlatego że tak naprawdę to uzyskanie, można powiedzieć, zrzeczenia się czeskich pretensji do korony polskiej miało bardzo duże znaczenie dla wiarygodności i legitymizacji władzy Kazimierza Wielkiego, również w sferze międzynarodowej, czyli międzydynastycznej, gdzie te wiszące zagrożenie ze strony króla czeskiego było nieobliczalne. Nie wiadomo było, nawet jeżeli teraz nie byłoby wojny, mogłaby wybuchnąć za jakiś czas, a dysponowanie przez innego monarchę stosunkowo silnymi tytułami do Królestwa Polskiego, no było zawsze niebezpieczne. To był problem, który należało i rozwiązać, i rzeczywiście Kazimierz Wielki go razem ze swoimi doradcami bardzo skutecznie rozwiązał, i mimo szeregu różnych później działań, niestety nad księstwami śląskimi również kontroli nie odzyskał. To wiąże się z ten problem śląskich księstw, jest o tyle ciekawy, że tak samo zresztą jak i mazowieckich, wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej, z tym nierozstrzygniętym przez nas historyków ciągle problemem znaczenia króla w stosunku do pozostałych, króla Polski do pozostałych piastowskich książąt, którzy też byli często określani jako książęta polscy, książęta rządzący na obszarze polskim. To jest dynamiczne zjawisko konstruowania, można powiedzieć, poglądu, czym było Królestwo Polskie. To pokazuje, jak budowanie królestwa trwało i nie kończyło się na koronacji, ale od koronacji, można powiedzieć, niemal się zaczynało i dopiero budowano obraz, czym miało być Królestwo Polskie. Jednak władza króla w średniowiecznym Królestwie Polskim to jest również problem, jakby, a może przede wszystkim problem relacji wewnętrznych. Relacji wewnętrznych, ponieważ polityka zagraniczna jest tylko czy polityka na zewnątrz królestwa jest tylko jednym z elementów, który często jest możliwy i skuteczny, czy ta polityka jest możliwa i skuteczna, jeżeli wewnątrz królestwa istnieje pozycja króla, jest mocna i król dysponuje takimi narzędziami sprawowania tejże władzy wewnątrz królestwa, która daje mu potencjał do działania na zewnątrz. Dlatego myśląc o władzy w monarchii Kazimierza Wielkiego, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim to, co działo się wewnątrz granic, którymi on rządził. I to jest zagadnienie wielowątkowe, które nie sprowadza się tylko i wyłącznie do mówienia o tym, że król siedział na tronie, tak jak tutaj siedzący na tronie Kazimierz Wielki wyobrażony na swojej pieczęci majestatowej, gdzie oprócz korony, berła i jabłka pod stopami ma również herb swojej kujawskiej linii piastowskiej, czyli pół lwa i pół orła pod koroną, czy ukoronowanych. Natomiast na rewersie tejże pieczęci widniał znakomity orzeł, ukoronowany orzeł symbolizujący króla, królestwo, będący znakiem Królestwa Polskiego. Już od 1295 roku ten znak był bez wątpienia herbem Królestwa Polskiego. To właśnie Przemysł II jako pierwszy bardzo świadomie i w bardzo taki zdecydowany sposób uczynił z ukoronowanego orła znak Królestwa Polskiego. Król jednak wewnątrz swojego panowania musiał oprzeć się na dosyć jasnych, a w każdym razie dosyć skutecznych narzędziach tejże władzy. Mówiłem już o różnorodności księstw piastowskich, które jakby po części weszły w skład nowego królestwa, po części nie weszły, no i wiązał się z tym właśnie problem uznawania korony, zwierzchności korony i tak dalej. O ile ziemie Łęczycka, Sieradzka, Kujawy, potem odzyskana ziemia Dobrzyńska, czyli te tereny, które należały do zasadniczych obszarów rządzonych przez kujawską linię piastowską, to ci wszyscy krewniacy Łokietka i Kazimierza Wielkiego, uznając ich zwierzchnią władzę, godzili się na różne decyzje ich dotyczące zamiany władztwa sieradzkiego z dobrzyńskiego, odwrotnie w każdym razie przesuwanie tych książąt na różne ich wewnątrz tego kujawskiego dziedzictwa piastowskiego. O tyle był jeszcze jeden element, który
wymuszał na nowych królach Polski dosyć intensywne działania w celu jakby zapanowania nad tym elementem, żywiołem. Był to żywioł szlachecki, żywioł rycerski, może lepiej mówić, dla tego czasu, czyli reprezentowany, czy też ujawniający się w politycznej grze poprzez elity poszczególnych ziem Królestwa Polskiego. Warto, wracając tutaj do, jeżeli można tak powiedzieć, tej mapy, warto zauważyć, że ta cała dosyć skomplikowana mozaika różnych obszarów, które weszły w skład Królestwa Polskiego, wiązała się z takim elementem, jak, znaczy tworzyły je ziemia krakowska, ziemia sandomierska, tworzące Małopolskę, ziemia sieradzka, ziemia łęczycka, Kujawy Brzeskie, Kujawy Inowrocławskie, Wielkopolska podzielona na też dwie ziemie, czyli ziemię kaliską i ziemię poznańską, które tworzyły tę dzielnicę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każda z tych ziem posiadała własną hierarchię urzędników. W każdej z tych ziem był wojewoda, byli kasztelanowie, byli podkomorzowie, byli podstolowie, stolnicy, cześnicy, podczaszowie, sędziowie, podsędkowie. W każdej z tych ziem istniała liczna grupa dostojników, którzy się rekrutowali z szeregów rycerstwa w 90%, którzy to dostojnicy mieli, no oprócz tego, że reprezentowali w mniej lub bardziej sformalizowany sposób rycerskie wspólnoty poszczególnych tych ziem, no to byli to ludzie, którzy często reprezentowali bardzo duże ambicje polityczne, ambicje, które oczekiwały jakiejś realizacji we współpracy z nowym królem. Król obejmował władzę jako jeden nad tymi wszystkimi terenami, co wiązało się oczywiście z plusami, z punktu widzenia monarchy, bo był jeden i zaczynał decydować o tym wszystkim, co się tutaj działo, no ale z drugiej strony musiał znaleźć wspólny język z każdą z tych elit urzędniczych i z osobna, i razem. Dla króla wszyscy oni byli jego poddanymi i wszyscy oni się uważali za poddanych króla, ale jednocześnie bardzo silnie, niejednokrotnie było to związane z ich takim, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem mówiąc, patriotyzmem lokalnym. Przejawiało się to w taki najbardziej wyrazisty sposób na swego rodzaju rywalizacji między dostojnikami wielkopolskimi a małopolskimi, ponieważ miało to ambicje ogólnopolskie, czyli gdzie znajdować się winna centrum Królestwa Polskiego, czyli z jaką dzielnicą królewska korona powinna być przede wszystkim związana. Koronacja krakowska, koronacja łokietkowa, ostatecznie, jak można powiedzieć, w sposób zdecydowany przeniosła ciężar polityczny, umiejscowiła ciężar polityczny królestwa w Krakowie, ale w Wielkopolsce o tym pamiętano. Te napięcia między poszczególnymi wspólnotami rycerskimi, które w dużej mierze utożsamiały się niejednokrotnie z obszarem właśnie poszczególnych ziem, można mówić o tym, że właśnie wiek XIV, panowanie Kazimierza Wielkiego, to też czas kształtowania się tak zwanych wspólnot ziemskich, które budowały swego rodzaju tożsamość rycerską. Ten problem musiał być przez króla jakoś rozwiązany i z problemem tym już mierzył się Władysław Łokietek. Nie dało się budować jednolitej władzy, skutecznego aparatu sprawowania władzy bez jakby narzucenia tej różnorodności jakiejś formy nadrzędności, jednolitości królewskiej. To znaczy, że królestwo musiało mieć jakiś jednolity system sprawowania władzy. Oczywiście można powiedzieć, że co za problem, wystarczyło, żeby król mianował jakichś ludzi, którzy w jego imieniu wszystkim będą zarządzać, nie patrząc na te wspólnoty i dotychczasowe hierarchie urzędnicze. A hierarchie urzędnicze, o których powiedziałem, były oczywiście spadkiem po rozbiciu dzielnicowym, czyli byli to wcześniej wszyscy ci wojewodowie, kasztelanowie, podkomorzowie, byli urzędnikami otaczającymi, którzy otaczali wcześniej poszczególnych książąt dzielnicowych, tworząc ich zaplecze polityczne. Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki sięgnęli tutaj po
wypróbowany już w okresie rządów czeskich, Wacława II przede wszystkim, jakby zaszczepiony przez tego czeskiego króla na ziemiach polskich, modelu władzy starościńskiej, która to dawała, można powiedzieć, dogodne narzędzia królowi do ręki, aby kontrolować podległe sobie tereny. Starosta był urzędnikiem, który był, można powiedzieć, bezpośrednim przedstawicielem króla na określonym obszarze. Nie należał, co było ważne, nie należał do już istniejących struktur urzędniczych czy też hierarchii. Nie należał do grupy urzędników ziemskich. To dawało królowi jakby bezpośredni na niego wpływ, bo choć każdy z urzędników był mianowany przez króla, no to praktyką już wówczas była pewna nieusuwalność z urzędu. To jeżeli ktoś zostawał kasztelanem wiślickim, no to żeby utracić kasztelanię wiślicką, musiałby dokonać albo obrazy majestatu królewskiego, albo musiałby umrzeć, albo, co się zdarzało najczęściej, awansował na jakiś urząd jeszcze wyższy. Jeżeli ktoś zostawał kasztelanem krakowskim, który uchodził za urząd najwyższy w królestwie, no to praktycznie rzecz biorąc jedynie śmierć mogła go tego urzędu pozbawić. Natomiast starostowie byli urzędnikami, którzy byli przez króla mianowani, dysponowali szerokim zakresem władzy delegowanej przez króla, mogli być przez króla w każdej chwili odwołani. To dawało królowi bardzo duży, można powiedzieć, dużą przewagę nad takim urzędnikiem, ale jednocześnie powodowało, że urzędnik taki czuł się z królem związany, a związek z monarchą był ponadto związkiem, który no, generował poczucie lojalności. Nie opłacało się staroście działać nielojalnie wobec monarchy, czy to dotyczyłoby finansów, czy dotyczyłoby polityki, ponieważ utrata urzędu była wtedy bardzo prawdopodobna i właściwie wiązała się z kresem kariery, a mogła się nawet wiązać z poważnymi konsekwencjami zagrażającymi egzystencji biologicznej. Ale te urzędy starościńskie stały się fundamentem zarządu królestwa. I bez wątpliwości można powiedzieć, że zarówno Łokietek, a jak i przede wszystkim Kazimierz Wielki doprowadzili urzędy i system starościńskiej władzy do pewnego apogeum wydolności. To znaczy umierając w 1370 roku Kazimierz Wielki opuszczał królestwo, które było rzeczywiście zarządzane przez sprężysty i sprawny system starostów lojalnych wobec monarchy, którzy nie jakby wydawać się może, że nie sprawiali kłopotów, a raczej dobrze wypełniali swoje obowiązki. Starostowie byli dostojnikami, którzy mieli pod swoją kontrolą bardzo określone terytoria. Ale, czyli na przykład starosta wielkopolski, był taki typ, od pewnego momentu funkcjonował tytuł starosty generalnego Wielkopolski, on kontrolował z ramienia króla ziemię poznańską i ziemię kaliską i wypełniał tam wszystkie należące do niego obowiązki. Jednak, jak można się łatwo domyśleć, tak skonstruowany system starościński zaczynał i też, czy też zdarzało się, że budził poważne problemy w relacjach z poddanymi, ponieważ wspomniane wcześniej elity urzędnicze poszczególnych ziem, poszczególnych dawnych księstw piastowskich nie zawsze przyjaznym okiem patrzyły na tychże urzędników. Wiązało się to oczywiście z obawą o utratę politycznego, społecznego wpływu, utratę zysków, można powiedzieć, zarządzania prowincją, ponieważ oczywiście starosta nie wykonywał swojej pracy za darmo. Bycie starostą było niezwykle zapewne atrakcyjne finansowo i dawało możliwości wzbogacenia się prywatnego przy okazji. Utrata, można powiedzieć, wpływów przez istniejące grupy rycerstwa, dostojników ziemskich tworzących te elity terytorialne, to był poważny problem, z którym wszyscy ci, znaczy obaj królowie, czyli Łokietek i Kazimierz Wielki, musieli się zmierzyć. Te problemy narastały szczególnie w dwóch, bo tu warto wspomnieć przede wszystkim o dwóch dzielnicach, czy dwóch obszarach królestwa, których
w których instalowanie starostów trwało dosyć długo. To była przede wszystkim Wielkopolska, ale również nieduże stosunkowo obszarowo, ale najwyraźniej jakby stawiające monarchom większy opór, Kujawy, gdzie rzeczywiście ci starostowie pojawiają się na początku z dłuższymi przerwami, potem długi okres w ogóle nie ma starostów, no i wreszcie na przełomie lat 50, na przełomie lat 40. i 50. XIV wieku królowi udaje się zainstalować starostę brzeskiego, tak zwanego kujawskiego brzeskiego, który już urząd pełni przez następne kilkanaście lat bez przerwy, jakby następuje uspokojenie. Jeszcze bardziej radykalna, można powiedzieć, radykalny problem starościński wystąpił w Wielkopolsce. Tam również obserwować można w źródłach różne próby, już od czasów Łokietka przez Kazimierza Wielkiego, różne próby instalowania na urzędach starościńskich w Wielkopolsce, a najczęściej królowie chcieli tam zainstalować dostojników, którzy nie pochodzili z Wielkopolski, czyli próbowali tam, jak się można domyśleć, osadzić małopolskich rycerzy, co musiało wzbudzać w Wielkopolsce niezadowolenie. Jeden z nich Stanisław Jelitko, drugi był wcześniejszy nawet Krzywosąd, syn Śmiła, herbu Topór. Oni tam króciutko w źródłach się pojawiają jako starostowie. Był nawet starostą wielkopolskim, miał zostać jeszcze za Łokietka arcybiskup Janisław. Próbowano, Łokietek próbował tym starostą nawet zrobić jednego ze swoich krewnych piastowskich książąt. To powodowało opór elit wielkopolskich, które oczekiwały, że król będzie któregoś z nich. Najczęściej chodziło o wojewodę poznańskiego lub kaliskiego, tych najwyższych dostojników wielkopolskich, któryś z nich miałby zostać starostą. No i te próby również były podejmowane, takie nominacje się pojawiały, ale mimo tego cały czas trwało napięcie, starostwo było rozdzielone, osobno w Poznaniu, osobno w Kaliszu przez pewien okres czasu. Widać w źródłach, było tam silne napięcie polityczne. Wielkopolskie rycerstwo do tego jeszcze niestety parało się, jak można się domyślać, w tym czasie również trochę rozbójnictwem, co bardzo się królowi nie podobało, bo monarcha, który nie panuje nad porządkiem publicznym, no to jest monarcha, który się nie nadaje do władzy. To jeden z podstawowych takich elementów skutecznej władzy króla, to jest zaprowadzenie porządku publicznego. Ta taka lekko anarchizująca działalność rycerstwa wielkopolskiego doprowadziła, że wreszcie Kazimierz Wielki na początku lat 50. sprowadził do Wielkopolski rycerza o śląskim pochodzeniu, Wierzbiętę z Palowic, który został starostą generalnym Wielkopolski, obejmując swoją kontrolą i ziemię poznańską, i ziemię kaliską. No i bardzo energicznie rozpoczął egzekwowanie swojej starościńskiej władzy, co doprowadziło do wybuchu niezadowolenia, wręcz takiego powiedzielibyśmy niemalże militarnego buntu przeciwko staroście, a faktycznie też przeciwko królowi. Była to tak zwana Konfederacja Macieja Borkowica, która zagroziła stabilności władzy starościńskiej i dopiero przełamanie tego oporu rycerskiego w Wielkopolsce i to doprowadziło do przełomu. Doprowadziło do przełomu, w którym po 1352 roku widać wyraźnie, że pozycja starosty w Wielkopolsce okrzepła, utrzymał on dominującą pozycję, stał się on realnym reprezentantem króla, który w sposób bardzo skuteczny i można przypuszczać, że w sposób racjonalny egzekwował władzę nad poddanymi króla w Wielkopolsce. A na czym polegała władza starostów? Oczywiście nie tylko wielkopolskich, ale również sieradzkich, łęczyckich, właśnie kujawskich, no i również od początku lat 50. starosty generalnego Rusi. Ale Ruś była trochę odrębną ustrojowo częścią władztwem Kazimierza Wielkiego. Starosta przede wszystkim miał w swojej pieczy dwie sfery życia publicznego, czy też monarszych prerogatyw. To było zarząd nad królewskimi majątkami na obszarze swojej władzy. Starosta był odpowiedzialny za to, żeby majątki królewskie były w porządku, żeby majątki królewskie były zadbane, żeby majątki królewskie przynosiły skarbowi królewskiemu. Kładziono wysoki czy duży nacisk. Chodziło o to, żeby do skarbu królewskiego pieczołowicie były odprowadzane wszystkie zyski gotówkowe. To przede wszystkim Kazimierza interesowało, czyli wszystkie czynsze, cła, wszystkie opłaty, które były w pieniądzu
wprowadzane poprzez starostów miały trafiać do skarbu królewskiego. Starosta w tym samym kontrolował sieć królewskich rezydencji, królewskich zamków, sprawował też pieczę nad instytucjami kościelnymi, które należały do patronatu królewskiego. W każdym razie miał mieć na to oko. No, oczywiście sfera wojskowa. Starosta stawał się z ramienia króla również, jakby można powiedzieć, takim zwierzchnikiem w razie konfliktu, zwierzchnikiem rycerstwa, a już na pewno sprawował pełną kontrolę nad siłami, które w czasach Kazimierza Wielkiego były jakby pewnym nową metodą budowania siły zbrojnej, czyli wojsk sołtysio-wójtowskich, czyli tych wójtów i sołtysów w procesie lokacji coraz liczniejszych, którzy w zamian za sprawowane funkcje i majątek, który dostawali jako wójtowie i sołtysi, że te sołectwa i wójtostwa byli zobowiązani do służby wojskowej na rzecz króla, no i tę powinność kontrolowali starostowie. No i wreszcie starostowie sprawowali w imieniu króla władzę sądową, która była niezwykle istotna, ponieważ władza sądowa, organizacja, skuteczna organizacja sądownictwa i spornego i niespornego w odniesieniu do tak zwanego prawa ziemskiego polskiego, organizacja sądownictwa prawa niemieckiego dla wszystkich mieszczan, którzy mieszkali w dobrach lokowanych na prawie niemieckim, no i oczywiście sądownictwa kryminalnego, które było związane z zachowaniem i utrzymaniem porządku publicznego. Także starostowie dysponowali szerokim zakresem kompetencji, delegowanych kompetencji władzy królewskiej, no i ale jednocześnie posiadali dużą odpowiedzialność, ponieważ skuteczność egzekwowania tejże władzy była jakby probierzem ich nadawania się ich na ten napełniony urząd, a króla nie interesowało, jak można się domyślać, pełnienie tego urzędu tylko dla zysku i zaniedbywanie nałożonych na urzędników, na starostów obowiązków. Wyłomem w systemie starościńskim, takim bardzo wyraźnym, była Małopolska, ponieważ ani w ziemi sandomierskiej, ani w ziemi krakowskiej, tworzących Małopolskę, nie doszło do powołania starostów za rządów Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Epizodyczne ślady starosty sandomierskiego wiązane są raczej z jakimś albo z jakimiś nieudanymi próbami instalacji tego urzędu, albo w ogóle z takim trochę nazywaniem terminem kapitaneus urzędnika, który miał za zadanie przede wszystkim takiego oprawcy, czyli tego, który miał ścigać przestępców, zarządzać z zamku sandomierskiego, pilnować porządku publicznego, ale tak czy inaczej starostów w Małopolsce nie było, natomiast pojawił się wyjątkowy, można powiedzieć, dla tej dzielnicy urząd, który nosił nazwę Procurator Generalis Terre Krakowiensis et Sandomiriensis, czyli Wielkorządca Generalny. I ten Wielkorządca Generalny był bardzo ważnym urzędnikiem, którego kompetencje do pewnego stopnia pokrywały się z kompetencjami starostów, ale nie we wszystkich. Wielkorządcy przede wszystkim byli skupieni na dbaniu o królewski majątek na obszarze ziemi sandomierskiej i krakowskiej. Ich głównym zadaniem, jak się wydaje, było, używając takiego już niemodnego obecnie terminu, melioracja tego majątku, czyli działanie na rzecz podniesienia jakości, wydajności i przede wszystkim rozwoju tegoż majątku królewskiego po to, żeby przynosił monarsze jak największe zyski. Ale są w źródłach również ślady takie, które pokazują, że starostowie, nie starostowie, tylko wielkorządcy również dysponowali pewnymi uprawnieniami sądowymi. One może i były kontestowane, może nie były popularne, ale przez całkiem długi okres czasu widać wyraźnie, że wielkorządcy również dysponują prawem do jakby rozstrzygania, czy też zatwierdzania spraw przede wszystkim dotyczących majątku, czy to spornych, czy to niespornych, czyli transakcji majątkowych między poddanymi króla, które to transakcje musiały uzyskać potwierdzenie władzy publicznej. No i zachował się szereg dokumentów właśnie wielkorządców, którzy z mocy swojego urzędu dokonują zatwierdzenia tego typu transakcji, co świadczy o tym, że były te
uprawnienia respektowane, że tutaj może i nie były chętnie widziane, ale były respektowane przez szereg lat. Wielkorządcy i starostowie zajmowali się, tak jak już wspomniałem, zajmowali się królewskimi majątkami, ponieważ władza monarchy, takiego jak Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, musiała posiadać oprócz podstaw prawnych, oprócz podstaw ideowych, które były jakby łącznie z koronacją uzyskiwane, te uprawnienia jakby monarsze musiały posiadać również, czy też jakby zaplecze, które dawałoby skuteczność ich realizacji. A takim skutecznym zapleczem winna być domena królewska, czyli mówiąc w największym skrócie, majątek, którym dysponował monarcha, i to był majątek, który należał do niego jako króla. I tu już nie będziemy teraz bawić się w subtelności późniejszych czasów, czyli czy to jest majątek korony, czy majątek osobisty króla. W momencie, w którym kształtowało się królestwo piastowskie w XIV wieku, domena monarsza była pod pełną kontrolą panującego i była jeszcze niesprecyzowany był jej status, można powiedzieć, ustrojowy. To znaczy nie było takiej potrzeby, żeby nazywać, co z tej całej wielkiej ilości różnego rodzaju majątków należy osobiście do króla, a co należy spożytkować na rzecz Królestwa Polskiego. Takiego rozróżnienia nie było. Król panował nad całym swoim majątkiem i z całego swojego majątku starał się jakby wyciągać maksymalne korzyści po to, żeby posiadać materialne zaplecze do swojej władzy. Bez tego żadna władza królewska nie byłaby w stanie skutecznie działać, ponieważ oparta wyłącznie na podatkach, na fiskalnej eksploatacji poddanych, nie byłaby w stanie przetrwać, chociażby ze względu na opór poddanych wobec konieczności ciągłego płacenia podatków. Ale domena monarsza stała się od samego początku piastowskiego królewskiego panowania bardzo ważnym elementem w systemie władzy. Dbałość o domenę była jednym z najważniejszych działań, które podejmowali i Łokietek, a przede wszystkim Kazimierz Wielki. On, zyskując, można powiedzieć, stabilność swojej władzy, rozpoczął wielkie, zresztą znane i już jakby nieco zmitologizowane murowanie Polski i zbudowanie z jakby fundamentów dobrobytu materialnego królestwa. Warto jednak pamiętać, że to dotyczyło, cała ta działalność królewska dotyczyła właśnie majątków króla. Król nie inwestował w prywatne majątki, nie inwestował w infrastrukturę dóbr, które nie należały do królewskiej domeny. No, skupiony był właśnie na tym, aby jego majątek rósł w siłę po to, żeby dać odpowiednie dochody, odpowiednie narzędzia czy zaplecze do tego, żeby narzędzia sprawowania władzy skutecznie działały. To się wiąże z, proszę Państwa, to się wiąże z szeregiem różnych działań, które były, trudno powiedzieć, czy od początku do końca planowane w sposób taki konsekwentny, czy istniała jakiś pięcioletni plan reform, powiedzmy, no tak mówiąc trochę współczesnym językiem, czy była jakaś instytucja, która prowadziła daleko idące planowanie tego typu zmian. Trudno powiedzieć, chyba nie do końca, a w każdym razie nie zawsze pewne działania były na pewno podejmowane w sposób bardziej zaplanowany, inne były prowadzone trochę bardziej ze względu na jakieś okoliczności bieżące, ale nie ulega wątpliwości, że król miał do dyspozycji w celu realizacji tych pomysłów bardzo kompetentnych ludzi, którzy znali się i wiedzieli, jak należy tego typu inwestycje, bo to były przede wszystkim inwestycje, prowadzić. W otoczeniu królewskim działali nieznani nam do końca, jakby pozostający anonimowi, działało liczne grono zawodowych zasadźców, czyli takich, którzy zajmowali się na przykład właśnie organizowaniem lokowanych miejscowości i to lokacji, czy to na surowym korzeniu, czyli od podstaw, od karczunku lasu, od karczunku jakichś nieużytków, od krzaków, zarośli, poprzez takich, którzy lokowali miejscowości już istniejące, czyli przerabiali istniejące miejscowości w taki sposób, tak przeorganizowywali ich funkcjonowanie, żeby mogły działać według nowych reguł prawnych, zwanych w Polsce potocznie prawem niemieckim. Były różne odmiany tego prawa, ale wszystkie były kojarzone z zachodnim, można powiedzieć, kierunkiem nadejścia ich do,
do Polski, zwane prawem niemieckim, bo wielu pierwszych osadników, również tych zasadźców, wywodziło się na przykład ze Śląska, który już wówczas był dużo bardziej związany z krajami czy kultury czy czeskiej, czy niemieckiej z racji różnych politycznych uwarunkowań. I te działania kazimierzowskie w Małopolsce realizował wielkorządca. On był odpowiedzialny tak ogólnie rzecz biorąc, za powodzenie tej misji, za właśnie planowanie prawdopodobnie, za przeprowadzanie zasadniczych zmian, planowanie lokacji, organizowanie tego całego wielkiego procesu, który wiązał się właśnie z melioracją dóbr, ale również z organizacją terytorialną tych nowych, czy też meliorowanych majątków królewskich. I stąd między innymi taka duża liczba zamków, które Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostały umurowane, a najlepszym tego przykładem są zamki w Jurze krakowsko-częstochowskiej, zwane Orlimi Gniazdami, które w potocznym mniemaniu stanowiły, można powiedzieć, taką polską linię obrony nie do przejścia dla wszystkich wrażych wrogów Królestwa Polskiego ciągnących z południowego zachodu, czyli niedobrych Luksemburgów, zdradzieckich książąt piastowskich i idących za nimi oczywiście Niemcami. To jest taki pewien mit historiograficzny, konstrukcja, która jest bardzo silnie zakorzeniona, ale to nie do końca tak było, ponieważ liczba zamków w Jurze krakowsko-częstochowskiej wynikała przede wszystkim z pewnej koncepcji organizacji majątków królewskich, które skupiano w zwarte klucze majątkowe, liczące kilkanaście wsi, a w centrum takiego klucza był zamek. Zamek, którego funkcje oczywiście miały charakter militarny, w razie konfliktu było to bardzo przydatne, ale przede wszystkim, jeżeli już mówimy o funkcjach militarnych takiego zamku, no to przede wszystkim były to funkcje policyjne. Załoga zamkowa, mury zamkowe, więzienie potencjalne zamkowe miało służyć do jedną z funkcji. Jedną z funkcji było zachowanie i zapewnienie publicznego bezpieczeństwa w okolicy. To było bardzo ważne, tam przechodziły karawany kupieckie, rozbójników nie brakowało chętnych łatwego zarobku, były właśnie między mieszkańcami poszczególnych wsi, właśnie między dziedzicami rycerskimi okolicznych wsi, którzy się nie lubili, napadali, kazali swoim własnym poddanym chłopom napadać na wsie. Drugich takich śladów konfliktów lokalnych z późnego średniowiecza jest wiele. Burgrabiowie zamkowi, którzy przez tereny, których przechodziły publiczne drogi królewskie, byli również obowiązani do tego, żeby na drogach publicznych nie dochodziło właśnie do tego typu rozbojów, napadów, grabieży. Ale zamek przede wszystkim stanowił centrum klucza majątkowego. Burgrabia, jego ludzie gromadzili na zamku zapasy przynależne królowi, zbierali oczywiście pieniądze z czynszów, pobierali cła, które były należne skarbowi królewskiemu. Wszystkie te funkcje były w ten sposób, można powiedzieć, jakoś zorganizowane. I ten w Jurze krakowsko-częstochowskiej system zamków jest najbardziej jakby widoczny. On nie dotyczył tylko tego obszaru. Zamki budowano w różnych miejscach. Zamki Kazimierz Wielki stawiał w szeregu różnych, czy murował już istniejące drewniane warownie, czy otaczał mury miast królewskich, znaczy miasta królewskie murami. To była działalność różnorodna, ale mająca przede wszystkim charakter jakby z jednej strony przeorganizowania majątków królewskich, usprawnienia ich funkcjonowania, no i oczywiście manifestacji władzy, ponieważ każdy zamek, który został wybudowany, każdy zamek manifestował, królewski oczywiście, manifestował królewską władzę. Każdy patrzący wiedział, że zamek w Kazimierzu nad Wisłą, to rekonstruowane po części fragmenty kazimierzowskiego zamku od góry, stary XIII-wieczna baszta i zamek kazimierzowski, to była manifestacja władzy królewskiej. Często na właśnie poprzez burgrabiego zamkowego podlegającego czy to wielkorządcy, czy staroście, była wykonywana królewska władza. Król w ten sposób był stale obecny w świadomości poddanych.
Zamki oplotły kazimierzowskie pojawiły się, czy oplotły całe Królestwo Polskie, pojawiały się w różnych miejscach. Oczywiście ich funkcje były zależne też od geograficznego położenia. Zamki na Rusi miały dużo bardziej militarne znaczenie niż zamki wewnątrz Królestwa Polskiego, ale wszystkie one były manifestacją królewskiej władzy i świadectwem porządkowania tejże władzy, jak również porządkowania domeny królewskiej, na której ta władza się opierała. Wreszcie warto tu wspomnieć o jednym z najważniejszych jakby królewskich działań w zakresie porządkowania domeny i fundamentu swojego panowania, no, czyli ordynacji dla żub solnych, która została przez króla przeprowadzona w roku 1368 i która rzeczywiście zorganizowała na nowo, ta ordynacja jest świadectwem bardzo konsekwentnego, zaplanowanego przeorganizowania kopalni soli, które stanowiły najważniejsze gotówkowe źródło, można powiedzieć, pieniędzy królewskich. Kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce należały do takiego, można powiedzieć, jądra majątku królewskiego, bo ich zyski były stosunkowo duże, można powiedzieć ogromne, jak na skalę Królestwa Polskiego i bez tego zaplecza król to miałby poważne kłopoty. Przeorganizowanie tych majątków w 1368 roku, stworzenie nowej organizacji, nowego porządku wydobycia soli, funkcjonowania kopalni, chociażby tego, że na teren kopalni nie wolno było nikomu wejść poza bardzo ściśle określonym gronem osób. Każde wtargnięcie czy wejście na teren kopalni, na teren żub bez królewskiej zgody groziło nawet, czy mogło grozić nawet karą śmierci. Tam w statucie żubnym jest podany nawet przykład, jak to wojewoda sandomierski, Piotr Nioża, wojewoda sandomierski, to był jeden z najwyższych dostojników królestwa. Wjechał na teren żub i kazał sobie podać śniadanie i to wywołało taką furię u króla, że co prawda nie ściął go, no bo już nie chciał prowadzić może takiej radykalnych działań, ale napisano, że 2 miesiące zabiegali u króla inni dostojnicy, żeby zgodził się wreszcie dopuścić przed swoje oblicze Nieorze, który tak podpadł królowi, że król go nie chciał widzieć. To wiadomo, w statucie jest podane jako taki przykład, może egzemplum, które miało świadczyć o tym, że nikomu nie wolno tego zakazu przekroczyć, ale pokazuje to również bardzo daleko idącą świadectwo przemyślenia całego tego procesu reformy żub solnych. Wreszcie na koniec warto wspomnieć jeszcze, bo o wielu rzeczach można by to mówić, o jednym aspekcie władzy, która również w dobie Kazimierza Wielkiego uległa daleko idącym przekształceniom. To była sprawa sądownictwa. Król jako najwyższy sędzia miał obowiązek, miał, jakbyśmy to powiedzieli, no obowiązek, to było jednym z jego najważniejszych prerogatyw władzy, to zapewnić uczciwe i sprawiedliwe sądownictwo. Natomiast sądownictwo było skomplikowane, bo sądownictwo było podzielone między rodzące się i coraz bardziej krystalizujące się stany Królestwa Polskiego. Duchowni się rządzili prawem kanonicznym, mieszczanie różnymi odmianami prawa niemieckiego, miejskiego. Tak samo ci mieszkańcy wsi, które były lokowane na prawie niemieckim, również jemu podlegali. A rycerstwo, szlachta, właściciele ziemscy podlegali prawu ziemskiemu, które było tak zwanym prawem polskim i było prawem, które było nie kodyfikowane, było prawem zwyczajowym. I to spędzało, można powiedzieć, w pewien sposób sen z powiek króla, ponieważ organizacja wymiaru sprawiedliwości, który miałby skutecznie realizować oczekiwania społeczne, jednocześnie nie uszczuplić władzy królewskiej, no to było duże zadanie, które należało wykonać. I rzeczywiście w czasie Kazimierza Wielkiego, w czasie panowania Kazimierza Wielkiego dochodzi do pewnego wykrystalizowania tego systemu. To znalazło wyraz w słynnych statutach Kazimierza Wielkiego, które
właśnie nie będąc kodyfikacją prawa, były próbą uregulowania najbardziej pilnych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii, które wiązały się z organizacją wymiaru sprawiedliwości, królewskiego wymiaru sprawiedliwości, do którego funkcjonowania również pewne, coraz bardziej wnikały pewne ambicje samorządowe rycerstwa, to znaczy na kształt sądownictwa ziemskiego, które było z punktu widzenia rycerskiego najbardziej, znaczy z punktu widzenia rycerstwa najważniejsze, rycerstwo samo i dostojnicy sami chcieli do pewnego stopnia też decydować o tym, jak ma to wyglądać, choćby z tego powodu, że dysponowali wiedzą na temat prawa zwyczajowego, w którym się na co dzień obracali. No i królowi udało się, jak można mniemać po pewnej skuteczności rozwiązań zaproponowanych między innymi w statutach, udało się stworzyć system, który zadowolił w pewien sposób wszystkich. Mianowicie funkcjonowały w Królestwie Polskim sądy ziemskie. Każda z ziem posiadała własny sąd, na czele którego stał sędzia i podsędek lub sam sędzia, to zależało od obszaru. Na terenie takiej Wielkopolski, na Kujawach, nad sądem ziemskim kontrolę taką z ramienia króla sprawował starosta, natomiast w Małopolsce sędziowie i podsędkowie byli pod kontrolą bezpośrednią monarchy, tu wielkorządca nad nimi nie panował. Każdy z tych sędziów i podsędków miał obowiązek prowadzenia spraw, z którymi się do niego zwracano, były wyznaczone terminy tak zwanych roków sądowych, zaczęły się kształtować powiaty sądowe, czyli obszary, w których w określonych terminach pojawiał się sąd i obradował. Sąd zawsze obradował w gronie asesorów, czyli oprócz sędziego i podsędka było sześciu najczęściej rycerzy, którzy towarzyszyli sądowi w obradach, dając jakby taki, jakby stanowiąc takie gremium doradcze, w razie problemów dyskusje się odbywały między sędziami i asesorami, jak rozstrzygnąć konkretny problem. W przypadku, kiedy król nie mógł osobiście rozstrzygać spraw ważniejszych, a takie były oczywiście dla niego zastrzeżone, przede wszystkim te majątkowe, czyli zatwierdzanie transakcji, kupna, sprzedaży, zamiany dóbr, podziałów majątków, te wszystkie rzeczy król starał się kontrolować osobiście, bo czerpał oczywiście też zysk, bo trzeba było zapłacić za królewskie potwierdzenie, ale w przypadku, kiedy król, bo królestwo było wielkie, nie mógł być wszędzie, wówczas jakby wykształciły się tak zwane wiece sądowe, gdzie sędzia i podsędek procedowali nie w towarzystwie króla, ale w obowiązku było stawienie się na takim wiecu sądowym najwyższych dostojników z danej ziemi i oni, reprezentując osobę króla, nadawali sądowi, można powiedzieć tu obradującemu, dużą powagę. Znakiem tego rozstrzygnięcia jest kolegiata w Wiślicy, jeden z znakomitych kościołów Fundacji Kazimierza Wielkiego, gdzie zachowało się wystrój heraldyczny nawiązujący do idei herbów ziemskich, symbolizujący jedność monarchii i tak dalej, ale na portalu północnym kolegiaty wiślickiej zachowały się relikty herbu Wielkopolski i herbu właśnie Małopolski, czy właśnie ziemi krakowskiej, bo to jest orzeł. Dlaczego tu nad tym portalem północnym te herby zawisły? Dlatego, że portal północny stanowił w razie dobrej pogody i warunków sprzyjających, stanowił jakby, można powiedzieć, tło dla właśnie odbywania się rozpraw sądu ziemskiego, czy też przede wszystkim sądu wiecowego, który właśnie w Wiślicy miał co jakiś czas się zbierać. I sędzia podsędek w otoczeniu wysokich dostojników ziemi sandomierskiej, obradujący na tle dwóch najważniejszych herbów Królestwa Polskiego, jakby symbolizujących to królestwo i jego koronę, tych dwóch dzielnic, że i Polonia, i Krakowia, jak wówczas mówiono, no to nadawało całej rozprawie powagi. To pokazywało, że król, mimo że jest nieobecny, to on nad tym sądem sprawuje kontrolę i jego autorytet temu sądowi nadaje wiarygodność. Panowanie Kazimierza Wielkiego było niezwykle cenne, niezwykle ciekawe z punktu widzenia historycznego i niewątpliwie przełomowe z punktu widzenia rozwoju Królestwa Polskiego i rozwoju jego cywilizacyjnej pozycji, politycznej pozycji, infrastrukturalnej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I bez wątpienia stanowi ciągle jeszcze obszar, gdzie można wiele, badając ten obszar, można wiele się dowiedzieć, jak wyglądała praktyka władzy królewskiej, skąd król czerpał inspirację, na kim się wzorował, tutaj niewątpliwie
wpływ dworu praskiego Karola IV Luksemburskiego był bardzo silny. No i bez wątpienia udane panowanie, przynajmniej pod względem organizacji władzy, udane panowanie Kazimierza Wielkiego dało trwały fundament pod egzystencję królestwa, którego dotknęły po roku 1370. I ten fundament zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego okazał się na tyle trwały, że trudne początki epoki jagiellońskiej zostały jakby pokonane dzięki istnieniu już pewnego fundamentu ustrojowego akceptowanego przez wszystkich. No i dał Kazimierz Wielki tym samym nieświadomie oczywiście podstawy ku świetnemu rozwojowi Królestwa Polskiego w wieku XV.